Witamy serdecznie po długiej wakacyjnej przerwie. Dzisiaj naszym gościem jest dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie, pani Alicja Kirstein. Witam serdecznie. Dzień dobry. Marta Gebatowska. I Krzysztof Węcki. Pani dyrektor, zgadza się pani z takim stwierdzeniem, że reforma w systemie oświaty teraz wywoła taką burzę, trzęsienie ziemi? Ja myślę, że przede wszystkim trzęsienie ziemi medialne. Zawsze to są tematy, kiedy ludzie nie wszystko wiedzą, to są tematy omawiane przez media, poddawane pod wątpliwość niektóre decyzje, a myślę, że oświata potrzebuje przede wszystkim spokoju. My od kilku lat jesteśmy poddawani różnego rodzaju zmianom, bo przecież poprzednie dwa lata przygotowywaliśmy się do przyjęcia sześciolatków do szkół. Były takie tak zwane półtora roczniki, czyli dzieci były siedmioletnie i z jednego roku sześcioletnie i potem kolejny rok dopiero wchodziły wszystkie sześciolatki do szkoły. Więc dla nas to nie nowość i pewnie jeszcze tych zmian będzie wiele. Natomiast rzeczywiście wielu rodziców nie wiedziało, jaką decyzję podjąć. Czy dać dzieci do zerówki, zostawić w zasadzie w zerówce, czy też podjąć decyzję o pójściu dziecka do pierwszej klasy. I stało się chyba to, co przewidywaliśmy już w czerwcu. To znaczy, że znakomita większość rodziców jednak zostawiła dzieci w przedszkolach. Myśmy byli na to przygotowani, szacowaliśmy, że około 20% dzieci sześcioletnich trafi do szkół i tak się też stało. Niecałe 20% dzieci, które mają 6 lat, trafiło do naszych szkół, reszta pozostała w przedszkolach. Wszystkie dzieci są objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego, więc one są i w przedszkolach publicznych i niepublicznych, w tym także w naszych przedszkolach, bo nasze oddziały zerowe przekształciły się w przedszkola. To też jest taka nowość. Jedynie w Zespole Szkół Publicznych numer 1 jest dalej funkcjonuje oddział zerowy, bo tam z czasem pewnie będziemy wygaszali funkcjonowanie tego. A pani zdaniem, który ruch był lepszy? Czy te sześciolatki, żeby posłać do szkół, czy jeszcze zostawić przedszkola? Ja myślę, że każdy z tych ruchów ma swoje plusy i minusy, dlatego że inny był sposób przygotowywania dzieci w sytuacji, w której szły jako sześciolatki do szkoły. Przygotowano programy w tym kierunku, nauczyciele je realizowali i dzieci wychodząc z przedszkola były przygotowane do nauki w klasie pierwszej, bo też programy tam były troszeczkę inne, one się zmieniły właśnie dostosowując się do dzieci młodszych, do sześciolatków. W tej chwili będziemy mieli sytuację, w której już w przyszłym roku trafią siedmiolatki, więc siłą rzeczy ich możliwości intelektualne są troszeczkę inne i program będzie musiał być dostosowany do nich, a także program realizowany w przedszkolach też już jest zmieniony. Już dzieci będą inaczej przygotowywane, więc to nie będzie powtórka, że robiły w zeszłym roku w zerówce to samo, co w tym roku. Te programy są inne, nauczyciele w tej chwili przygotowują już własne działania w tym kierunku i myślę, że dzieci też będą dobrze przygotowane. To jest lęk rodziców przed nowym, no ale takie jest życie. Ale też troszeczkę lęk nauczycieli przed tym, czy nie stracą pracy, bo jednak mniej dzieci oznacza mniej pracy, czy to oznacza, że są przewidywane jakieś zwolnienia? To znaczy w tym roku udało nam się zapobiec zwolnieniom. Nie zatrudniliśmy nowych nauczycielek do szkół. Staraliśmy się co roku młode nauczycielki, tu mówię o paniach, bo przede wszystkim do nauczania początkowego trafiają panie. Przygotowywaliśmy się tak, żeby zawsze miały szansę rozpoczęcia stażu zaraz po studiach. W tym roku niestety to się nie udało, aczkolwiek nie do końca, bo tworząc kolejne przedszkole publiczne, rozszerzając w zasadzie nasze, parę osób znalazło pracę, także jeszcze w tym roku nam się udało. Część z pań przeszła do innych zadań realizowanych w szkole. To jest prowadzenie terapii, praca w świetlicy, bo musieliśmy parokrotnie zadecydować, szukać formuły, w której nie było decyzji o zwolnieniu. Kolejny rok będzie trudny, to już dzisiaj wiemy, że nie we wszystkich szkołach na dzisiaj mamy pomysł, ale czasami natura pozwala nam rozwiązać wiele problemów, bo pojawiają się urlopy macierzyńskie. Poza tym część nauczycieli podejmuje decyzję o odejściu na emeryturę, więc w tej chwili te sześciolatki nie były takim problemem,
mimo że trafiło ich do szkół zdecydowanie mniej. Mamy zamiast, tak jak w zeszłym roku, 21 klas, mamy tylko 9 klas pierwszych, więc... Nawet w tej największej szkole w ZSP numer 1 jest tylko jeden oddział? Tam jest tylko jeden oddział, ale to wynika z tego, że myśmy tam mieli tylko jedną zerówkę, czyli nie było takiego naturalnego przejścia dziecka z zerówki do szkoły. To jest szkoła, do której przychodziły dzieci z przedszkoli, a tu rodzice podjęli decyzję, jest im dobrze w przedszkolu, przedszkole daje gwarancję dobrego przygotowania, no to jeszcze jeden rok komfortowego życia dziecka w przedszkolu. Tak zwane przedłużenie dzieciństwa. Tak, i to wyraźnie widzimy, że jedynka i dwójka mają pełne obłożenie w klasach pierwszych, natomiast te szkoły, które chłonęły dzieci z innych przedszkoli, tam jest troszeczkę gorzej, ale no musimy sobie z tym poradzić. A wydłużony zostaje także okres wychowania zintegrowanego, tych klas takich bez ocen, tak? Do czwartej klasy. Te nowe zasady są dla nas na dzień dzisiejszy jeszcze dużą niewiadomą. Mam nadzieję, że do końca września poznamy więcej szczegółów, bo właśnie tu pada to pytanie. Nauczanie zintegrowane przez 4 lata, ale już z elementami nauczania przedmiotowego. Więc jaka będzie rola wychowawcy? Jak dużo czasu będzie spędzał z dziećmi? To jest dla mnie istotne pytanie, no bo jeżeli będzie tylko pełnił rolę wychowawcy i tylko niektóre zajęcia będzie prowadził, to co z pracą dla niego? No gdzie te 18 godzin wygospodarować? Czy 22 godziny w przypadku przedszkola? Więc też szukamy tutaj rozwiązania. Ale nie mając tych danych, ciężko nam powiedzieć. Natomiast mamy świadomość, że ta reforma, skrócenie czasu nauki w naszych szkołach, bo ja patrzę tu z perspektywy samorządu gminnego, będzie wyzwaniem, bo w tej chwili 9 roczników chodzi do szkół, nie mówię już o przedszkolach, a w tej chwili będzie to tylko 8, czyli jeden rocznik gdzieś nam umyka. W związku z tym szkoły sobie z tym poradzą, ale pytanie, co z nauczycielami, to są nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele i z gimnazjum, i ze szkoły podstawowej. U nas jeszcze to organizacyjnie będzie dużym wyzwaniem, dlatego że w tej chwili funkcjonują dwie podstawówki jako samodzielne szkoły i 3 zespoły. Teraz to będzie w ogóle trochę inaczej. Czyli trzeba będzie też przeorganizować pewnie struktury tych szkół. Całkowicie to się wiąże też z wygospodarowaniem przestrzeni, z przygotowaniem całej infrastruktury, bo kolejny rocznik, już nawet teraz od 2017, szóstoklasiści pozostaną w szkole, będą w 7 klasie. Musimy mieć dodatkowe sale wyposażone chociażby w ławki i krzesła dostosowane do ich warunków fizycznych. To już jest młodzież dorosła, która trafiała do tej pory do gimnazjów. Te nasze dwie szkoły, mówię tu o szkole podstawowej numer 1 i 2, takiej infrastruktury na dzień dzisiejszy nie mają, bo kiedyś było tak, ale to wszystko zostało już wycofane. Musimy to przygotować i tu jest duży problem przygotowania też pracowni przedmiotowych. Bo w gimnazjum były przedmioty, których w podstawówce nie było i te szkoły trzeba będzie też doposażyć. A to na pewno też jest kwestia pieniędzy, a teraz wiadomo, że im jest mniej uczniów, więc subwencje są niższe. Subwencja to też jest już w tym roku będzie a zadań więcej, z tego co pani tutaj mówi. Zadań więcej i to zadań takich inwestycyjnych, więc znowu miasto będzie musiało dołożyć trochę więcej pieniędzy, radni będą musieli pewnie takie decyzje podjąć, bo oczywiście to wszystko przeanalizujemy, to na pewno nie będą ruchy takie gwałtowne. Mamy cały rok czasu na przygotowanie się. Liczę, że na koniec września dowiemy się więcej szczegółów i wtedy spokojnie rozpoczniemy pracę, bo to jest kwestia też obwodów szkolnych, bo mamy zupełnie inne obwody dla szkół podstawowych, bo mamy 5 obwodów. Natomiast dla gimnazjów mamy tylko 3 obwody. Teraz co zrobić z tymi dziećmi, które są z innego obwodu? Teraz gdzie je pozostawić, żeby szkoła była w stanie wchłonąć tą liczbę uczniów? Także takich spraw organizacyjnych pewnie będzie na jesieni bardzo wiele. No ale liczę, że tak jak zawsze... To jeszcze zapytam o pani zdanie na temat tej reformy. Bo to w zasadzie jest powrót do tego, co było kiedyś, tak? Ja też kończyłem szkołę ośmioklasową i tutaj pani redaktor też. Ja kończyłam gimnazjum. A gimnazjum, już, ale przepraszam. Gimnazjum, także już. To był drugi rocznik gimnazjum. Ale ja dobrze to wspominam, inaczej. Bo to jakby... Ja chodziłam do ośmiolatki i jeszcze do takiej ośmiolatki, w której to nauczanie zintegrowane z jedną wychowawczynią trwało 4 lata. Pan czyli już, tak jak ma być. Tak jak ma być. Nie powiem, czym była źle przygotowana przez moją szkołę, natomiast na pewno zmieniła się młodzież, zmieniły się oczekiwania i pewne doświadczenia. Przez te lata funkcjonowania gimnazjów udało się wypracować naprawdę dobre metody i młodzież z gimnazjów, mówię to w kontekście naszych gimnazjów, wychodzi dobrze przygotowana do dalszej nauki.
świadczą o tym i egzaminy, i ich sprawność, jeśli chodzi o naukę w różnym środowisku, nie tylko kościelskim, ale przecież część młodzieży w tej chwili zaczyna uczęszczać do szkół ponadgimnazjalnych w innych miastach i sobie świetnie radzi. Uczą się świetnie zawodu, czyli nie ma problemu z przygotowaniem właściwym młodzieży. O problemach wychowawczych tak naprawdę problemy są zawsze. Tak, to był argument, ale on chyba tak w końcowej fazie dyskusji troszeczkę przycichł, bo nie można stygmatyzować gimnazjów, że tam coś złego się dzieje, bo być może na początku tak było. Natomiast problemów wychowawczych w gimnazjach nie było większych niż w tych starszych klasach szkoły podstawowej. Młodzież dojrzewa, ma inne oczekiwania, ale też nauczyciele nauczyli się inaczej pracować z tą młodzieżą. Pracowali też projektami, byli bardzo samodzielni, wykazywali się gigantyczną kreatywnością. To jest najfajniejszy okres. Teraz jeden rocznik, ten już najbardziej dojrzały, nam wychodzi ze szkół, bo tak trzecia klasa gimnazjum, to już była taka elita w naszych szkołach. Dzieci samodzielnie myślące, bardzo odpowiedzialne, potrafiące wiele rzeczy zrobić w sposób przemyślany i bardzo skutecznie potrafili działać. Tej młodzieży już nie będziemy, więc my też musimy się przestawić, bo to będzie troszeczkę już inaczej. Może ale nie będzie trzęsienia ziemi, ale na pewno będzie rewolucja. No, ja myślę, że to przechodzenie stopniowe, gdzie my będziemy mieli jeszcze gimnazjalistów, a już uczniów klasy siódmej, potem ósmej, sprawi, że damy sobie radę, bo to potrwa w czasie. Wyciszenie gimnazjum dopiero nastąpi za 3 lata. Teraz pierwszoklasiści przejdą pierwszą, drugą, trzecią klasę gimnazjum. Czyli my mamy 3 lata jeszcze na to, żeby szkoła całkowicie przestawiła się tam, gdzie było gimnazjum. Trochę inaczej będzie w tych szkołach podstawowych w jedynce i dwójce, no bo tam tworzyliśmy w zasadzie teraz zespoły szkolno-przedszkolne. Mamy maluszki i pojawiają nam się teraz dzieci starsze. Będziemy musieli to wszystko też funkcjonalnie rozwiązać, no bo tak naprawdę w jednej przestrzeni znajdą się dzieci i 6-letnie, i dzieci no już 13-14-letnie, bo tak będzie to docelowo wyglądało. Pani dyrektor, jeszcze powiedzmy chwileczkę o zmianach tych naszych lokalnych, bo tutaj też pożegnaliśmy panią Halinę Uchman, prawda? Czy już wiadomo, kto na 100% zastąpi ją na stanowisku? Z tego co wiem, w tej chwili pełni obowiązki pani Joanna Sawczyn, ale powiem szczerze, że to nie są nasze kompetencje. Taką informację oficjalną otrzymaliśmy i cieszymy się, bo z panią dyrektor współpracowaliśmy w poprzednich latach, więc myślę, że to się ale ktoś będzie zastępował z tego grona tutaj kościelskiego? Znaczy pani Anna tutaj pracowała, natomiast nie wiem, jakie są dalsze plany, bo informacje były różne. Były informacje, że delegatura może już nie mieć siedziby w Kościerzynie, czego byśmy się bardzo obawiali, bo coraz więcej zadań przejmuje kuratorium z powrotem, między innymi akceptowanie arkuszy organizacyjnych. A to nie tylko praca w kwietniu i w maju, ale także w ciągu roku szkolnego, bo każda zmiana w szkole, czyli i zwolnienie lekarskie, i orzeczenie w stosunku do dziecka wymaga zmiany arkusza. I to będzie wymagało uzgodnienia z kuratorium. Więc dla naszych dyrektorów może być to ciężki czas, kiedy będą musieli wyjeżdżać poza Kościerzynę. Lepiej, żeby było jak najbliżej. To, poza tym, co jest u nas, to jest u nas. Także raczej chciałabym, aby tak było, ale to są decyzje na poziomie kuratora i już nie mamy na to takiego bezpośredniego wpływu. Kolejną zmianą na naszym lokalnym podwórku, że tak powiem, jest zmiana szkoły podstawowej numer 2 w zespół szkolno-przedszkolny. Dlaczego? To nie tylko szkoła podstawowa numer 2, ale i szkoła podstawowa numer 1, a także zespół szkół publicznych numer 3, który czyli też trójka. stał się w tej chwili zespołem szkolno-przedszkolnym. 3 lata temu nastąpiła zmiana w przepisach, dlatego mówiłam, że w oświacie się ciągle coś zmienia i obligowała nas, aby od tego roku, od września, zlikwidować zerówki, a w ich miejsce, żeby utworzyć przedszkola. Przy szkołach? Różnie, bo to w różnych miejscach, w różnych samorządach wyglądało. Myśmy do sprawy podeszli bardzo poważnie, w zeszłym roku się przygotowaliśmy do tego, w zasadzie już we wrześniu byliśmy organizacyjnie przygotowani, więc rozpoczęliśmy procedurę przeprowadzania uchwał. W grudniu zostały podjęte przez naszą Radę stosowne uchwały,
W międzyczasie nastąpiła zmiana przepisów i tak naprawdę mamy jeszcze 2 lata na to, ale skoro poszliśmy tak daleko, nie mając świadomości, że coś się zmieni, stwierdziliśmy, że zostawiamy to, co żeśmy zrobili, bo jesteśmy przygotowani, maluchy w szkole znalazły się i w dwójce mamy 2 oddziały przedszkolne i w jedynce są 2 oddziały przedszkolne. I w trójce są 2 oddziały przedszkolne. To akurat nam się tak ładnie udało. Wypełniły je w większości dzieci 6-letnie i 5-letnie. W tych szkołach mamy pewien problem, żeby przyjąć maluszki. One zdecydowanie lepszą opieką otoczone są w tych normalnych, 8-godzinnych przedszkolach, które mają pełne zaplecze. My stopniowo będziemy się też do tego przygotowywali, co zresztą już czynimy w obiekcie przy ulicy Wybickiego, który w tej chwili stanowi integralną część przedszkola numer 7. Jaki jest status tej placówki? Jest to przedszkole w tej chwili numer 7. Przyjęliśmy teraz krótkie nazwy, jest przedszkole czyli numer 1, 2, 3. To, które 3. kiedyś było przy czwórce dawnej? Tak, to było przedszkole samorządowe numer 7. Ono w tej chwili jest przedszkolem numer 7 z siedzibą w 2 miejscach. Aha. Przy ulicy Szkolnej i przy ulicy Wybickiego. Jest jeden dyrektor? Jeden dyrektor jest. Panie się integrują, bo to zupełnie nowe wyzwanie. Docelowo mamy nadzieję, że uda nam się to tak połączyć jeszcze mocniej, być może wspólna kuchnia, ale to jest na pewno wizja przyszłości uzależniona od środków finansowych. Przygotowaliśmy projekt, mamy nadzieję, że otrzymamy dofinansowanie unijne i wtedy będziemy mogli to tak w pełni zrealizować. Natomiast ta decyzja pozwoliła nam zabezpieczyć zadania wynikające z ustawy, która mówi, że miasto ma zapewnić wszystkim 3, 4, 5 i 6-latkom miejsca w przedszkolach od kolejnego roku. Każde dziecko chętne do uczęszczenia do placówki publicznej będzie musiało w niej znaleźć swoje miejsce. Myśmy do tej pory mieli tylko około 130 miejsc w swoim przedszkolu i już czuliśmy, że jest problem. W tej chwili mamy tych miejsc ponad 250. Czy to był dobry ruch? Dobry. Myślę, że pamiętamy burzę wokół tego przedszkola. Czy ona była potrzebna? Czy ja jednak myślę, że to były emocje, które dobrze, że udało się wygasić. Rodzice 1 września przyszli spokojni. Przyjęliśmy wszystkie dzieci, które uczęszczały do przedszkola. Przekraczamy w związku z tym trochę normy, bo w przedszkolu niepublicznym te oddziały były większe niż przepisy stanowią, ale wyszliśmy z założenia, że spokojnie w kolejnych latach ten problem się też rozładuje, bo docelowo w oddziale przedszkolnym powinno być nie więcej niż 25 dzieci. Myśmy w siódemce musieli też kilka lat to ustawiać, aby jeszcze mamy jedną grupę większą. Natomiast tutaj wszystkie grupy są w tej chwili większe, ale zależało nam na tym, aby żadne dziecko, które uczęszczało do przedszkola, nie dowiedziało się, że dla niego nie ma miejsca. A będą jeszcze planowane jakieś zmiany, jeżeli chodzi o przedszkola? My mamy jeszcze dwa nasze obiekty. Tutaj decyzja pewnie w tym roku zapadnie, czy się decydujemy w przyszłym roku już dokonywać zmian. Tam już nastąpiła zmiana, bo zmieniono umowy z paniami, które użytkują te obiekty. I na pewno będzie, one mają umowę tylko do końca lipca. Czyli będą zmiany? Czy będą? Nie wiem. To jest kwestia decyzji, którą w tej chwili będziemy musieli wypracować, analizując. A od czego ona jest uzależniona? Od ilości dzieci, którym będziemy mieli zapewnić opiekę. Bo tak to jest skonstruowane, że w przypadku, kiedy rodzic deklaruje, że chce, aby dziecko chodziło do przedszkola publicznego, my musimy to miejsce zapewnić. I my nie możemy tak się dogadać z tamtymi przedszkolami, to za to będziemy my płacili za te dzieci. Ono automatycznie musi się przekształcić w przedszkole publiczne, ono może być prowadzone przez podmiot niepubliczny lub przez nas. Będziemy musieli to przeanalizować, natomiast dla rodziców jest to bardzo komfortowa sytuacja, bo w tej chwili płacą mniej, dzieci na pewno nie mają mniej zajęć. Myślę, że ta oferta, jako że... Bo kadra została, prawda? Kadra została wzbogacona, bo panie teraz pracują nie 40 godzin, a 22, 25, w zależności od tego, jaką grupę mają, więc dotrudniliśmy. Tam właśnie są te nowe twarze w naszych placówkach, z czego się bardzo cieszymy, bo mamy część nauczycielek zupełnie nowych, świeżo po studiach, ale mamy też panie z pewnym doświadczeniem, które zdecydowały się na pracę u nas, pracują na karcie nauczyciela. To dla pracowników było bardzo ważne, a dla rodziców pakiet zajęć tych dodatkowych na pewno nie jest mniejszy, a myślę, że większy, bo tak mieliśmy w siódemce. Tam było bardzo dużo fajnych zajęć.
Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem była pani Alicja Kirstein, dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie. Dziękujemy serdecznie. Marta Grotowska. I Krzysztof Węcki. Do zobaczenia. Dziękuję.